Edyta Nawrocka, witam Państwa 15 kwietnia. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas drugiej sesji Rady Powiatu poznaliśmy skład zarządu, czyli starostę, wicestarostę i nieetatowego członka zarządu. Radni po burzliwej dyskusji doszli do porozumienia w sprawie wynagrodzenia starosty. Józef Piksa został wybrany starostą powiatu wałbrzyskiego. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. Za Józefem Piksą głosowało 10 radnych, 3 było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W samorządzie pracuję ponad 40 lat, a więc przeżyłem już sporo wyborów, również takich bezpośrednich i takich, które rady wybierały. Także byłem przygotowany do takich wyborów. Najważniejsze sprawy to, jak Państwo wiecie, przedłużająca się zima i w tej chwili strasznie dziurawe drogi powiatu wałbrzyskiego. Mamy ich prawie 199 km. Wszystkie wymagają remontu. Już zostali w przetargu wyłonieni wykonawcy i lada dzień, jak tylko drogi wyschną, żeby nie było żadnych kałuż, chcemy przystąpić do remontu dróg. We wszystkich gminach chcemy, żeby pracowały 2 ekipy z różnych części tego naszego rogalika powiatu wokół Wałbrzycha i żeby jak najszybciej te drogi zostały połatane. Wicestarostą został Andrzej Lipiński. Jego kandydaturę zaproponował nowo wybrany starosta Józef Piksa. Za Andrzejem Lipińskim było 11 radnych, przeciw 4, a 2 wstrzymało się od głosu. Bardzo się cieszę, że zostałem wybrany wicestarostą Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Te 11 głosów za zobowiązuje mnie do dalszej skutecznej pracy na rzecz powiatu wałbrzyskiego, społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że podołam już w tej chwili akurat również tym odpowiedzialnym zadaniom, które przed sobą i przed chyba wszystkimi naszymi kolegami stoją. Nieetatowym członkiem zarządu został Arkadiusz Mucha z wynikiem 11 głosów za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się. Po wyborze składu zarządu radni przystąpili do debaty nad wynagrodzeniem dla nowego starosty. Zaproponowana w projekcie uchwały suma, jaką otrzymywałby co miesiąc starosta, to ponad 12 tysięcy złotych brutto. Na tę sumę składałoby się 5 900 zł podstawy, dodatek funkcyjny 1 900 zł, dodatek specjalny, czyli 40% sumy dwóch poprzednich liczb i dodatek stażowy. Zdaniem opozycji to stanowczo za dużo. Jeżeli będziemy zmierzać do tego, żeby pan starosta w tym małym powiecie, z małym budżetem, z ogromnymi problemami finansowymi i ogromnymi problemami społeczeństwa tego powiatu otrzyma dzisiaj wynagrodzenie maksymalne, to będzie to pewien taki dysonans. Z całą stanowczością będę walczył o to, żeby starosta zarabiał dobrze, ale w momencie, jak się wykaże, a tym bardziej, drogi Jurku, drogi profesorze, drogi przewodniczący, proszę Cię, abyś wziął pod uwagę to, że to jest bardzo mały powiat, że w tym powiecie doszło do zwolnień pracowników i podejrzewam, że jeszcze wielu pracowników zostanie zwolnionych w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, bo budżet powiatu jest bardzo mały. Józef Piksa, próbując osiągnąć kompromis z opozycją, dwukrotnie zmniejszał kwotę podstawową aż do 5500 zł oraz dodatek specjalny do poziomu 30%, co przełożyło się na ostateczną kwotę wynagrodzenia w wysokości 10 720 zł i na tym etapie opozycja uznała, że przychyli się do tej propozycji. Uważam, że jest to sukces opozycji. Nie może być tak, że w biednym powiecie wałbrzyskim, gdzie bezrobocie sięga ponad 35%, starosta wałbrzyski zarabia tak ogromne pieniądze, ponieważ kwota 12,5 tysiąca złotych to była bardzo duża kwota. Jeśli pan starosta wykaże się zaangażowaniem, będziemy widzieć efekty pracy pana starosty. Będę pierwszy, który będzie wnioskował za tym, żeby podnieść mu tą pensję. Póki co pan starosta ma przed sobą bardzo trudny okres i czekamy na efekty pracy pana starosty. Zarząd skurczył się z 5 do 3 osób, w tym jednego członka nieetatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Detyna przypomniał, że wynagrodzenie całego zarządu powiatu zmniejszyło się o prawie 60% w stosunku do poprzednich władz. Radni natomiast na chwilę obecną mają dietę ustaloną na poziomie niecałych 900 zł. Czym różni się czekolada gorzka od deserowej? Czy biała czekolada to faktycznie czekolada? Jak tworzy się kolorowe pralinki? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas czekoladowego szaleństwa w Galerii Wiktoria.
Największą atrakcją tego weekendu była możliwość skosztowania prawdziwej czekolady na różne sposoby. Były zarówno kolorowe pralinki wykonywane na oczach widzów, można było zamoczyć truskawkę, banana lub nawet ser w różnych rodzajach płynnej czekolady, najmłodsi mogli wykazać się inwencją twórczą i pomalować wafle czekoladowymi farbami. Jest z nami również mistrz świata, pan Mieczysław Chojnowski, który prowadzi tutaj warsztaty oraz prezentacje. Sam wykonuje czekoladowe wyroby, pralinki, czekolady oraz inne tego typu wyroby oraz bierze również z publiczności dzieci oraz dorosłych, którzy sami mogą wykonać sobie takie oto słodkości i potem po 30 minutach, kiedy taka czekolada zastygnie, mogą je odebrać, podarować komuś czy też zabrać do domu. Mieczysław Chojnowski Mistrzostwo Świata w cukiernictwie zdobył w 2001 roku w Wiesbaden. Wykonał wówczas wraz z partnerem pracę pod tytułem Wyprawa na Saturn. Pięciopiętrowy tort, 6 rodzajów pralin i ptifurek, zużywając prawie 30 kg karmelu i 20 kg czekolady. Zapytaliśmy mistrza, jaka powinna być prawdziwa czekolada. Ludzie lubią czekoladę, prawdziwą czekoladę, gdzie nie ma tego oszustwa, czyli tego tłuszczu niepotrzebnego, który znajduje się w czekoladzie. Czekolada powinna prawidłowo być wykonana z masła kakaowego i z miazgi kakaowej. W dobie mody na odchudzanie wiele osób stara się wystrzegać czekolady jako bardzo kalorycznego słodycza. Mieczysław Chojnowski twierdzi, że wcale nie trzeba z niej rezygnować, nawet podczas diety. To jest błędne myślenie, bo jeżeli używamy i jemy prawdziwą czekoladę, czyli tą, co mówiłem wcześniej, która zawiera masło kakaowe i miazgę kakaową, to ta czekolada dodaje wręcz przeciwnie energii. Deserowa czekolada to jest od 48% zawartości masy kakaowej zwyż. A później około 65, 70, 80% czekolady gorzkie. Najsłodszą odmianą czekolady, najbardziej lubianą przez dzieci, jest czekolada biała. Jak się okazuje, tak naprawdę nie jest to do końca prawdziwa czekolada. Tak naprawdę to jest jedyna czekolada, która nie powinna się nazywać czekoladą. Tak, bo tak jak sama nazwa wskazuje, czekolada powinna zawierać miazgę kakaową i masło kakaowe. Tak? Tylko że dla potrzeb marketingowych, dla potrzeb właśnie zrobienia jakichś różnych wystawek, pralin, czekolad, była stworzona i to z mleka w proszku. Z okazji święta czekolady wszyscy odwiedzający Galerię Wiktoria mogli spróbować wszystkich odmian czekolady za darmo, zarówno w postaci tabliczek, pralin, jak i pitnej. 6 kabaretów konkursowych Jerzy Kryszak, Artur Andrus oraz kabaret Jurki to skład zbliżającej się przewałki. Tegoroczna edycja imprezy utrzymana zostanie w konwencji gangsterskiej. O tytuł Grand Prix tegorocznej przewałki walczyć będzie 6 grup kabaretowych i kabareciarzy wybranych z 30 zgłoszeń, jakie wpłynęły do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Pierwszego dnia zaprezentują się stand-upowcy Marcin Zbigniew Wojciech, Łukasz Szymanek-Szampanek oraz zwycięzca zeszłorocznego przeglądu kabaretowego Paka, Ścibor Szpak. Drugiego dnia zobaczymy zmagania kabaretu Inaczej, formacji Przyszłych Noblistów oraz kabaretu K2. Poza konkursem wystąpią gwiazdy ogólnopolskich scen. W tym roku spotykamy się na 15 ogólnopolskiej giełdzie kabaretowej Przewałka 10-11 maja o godzinie 18 w hotelu Maria w Wałbrzychu. Zobaczymy zarówno gwiazdy kabaretowe, jak i 6 kabaretów konkursowych. Wśród gwiazd zaprosiliśmy Artura Andrusa z koncertem Myśliwiecka oraz kabaret Jurki. Wystąpi również ubiegłoroczny laureat kabaret Weźrzesz oraz 6 kabaretów konkursowych, które się będą zmagały na naszej scenie. Będą to zarówno stand-uperzy, jak i kabarety, grupy kabaretowe. 15. Ogólnopolska Giełda Kabaretowa Przewałka z uwagi na swój jubileusz będzie miała szczególną oprawę. Tym razem widzowie będą mogli zajrzeć do półświatka gangsterów. W roli ojca chrzestnego prowadzący całą imprezę Jerzy Kryszak. Ta gangsterka ma być u nas lata 20-30, więc na pewno będziemy poprzebierani, będą również gangsterzy. No nie chcę wszystkiego zdradzać, ponieważ no zawsze jest ten element takiego zaskoczenia dla naszych gości, więc no serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć. Występ kabaretów konkursowych oceni jury, w którym zasiądą. Znana z występów w Szymon Majewski Show Aldona Jankowska, aktor filmowy i teatralny Tadeusz Kwinta oraz właścicielka hotelu Maria Dorota Barańska. Bilety dostępne są w siedzibach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Białym Kamieniu i Piaskowej Górze oraz w hotelu Maria. Bilet dwudniowy kosztuje 110 zł, jednodniowy 80 zł. Czy istnieją ekologiczne kosmetyki? Czy w dzisiejszych czasach oszczędzanie wody, energii i ograniczanie detergentów jest możliwe i się opłaca?
oraz czy spożywane przez nas jedzenie jest oby na pewno zdrowe i wartościowe. Na takie pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy 4. Akademii Kobiet Zainspirowanych. Bardzo serdecznie zapraszam Wałbrzyszanki na 4. Akademię Kobiet Zainspirowanych, tym razem temat ekopraktyczni, więc jak się Panie domyślacie, będziemy rozmawiać o ekologii, po równości, po zdrowiu, po wychowaniu dzieci. Teraz przyszedł czas na ekologię, jest to temat, który bardzo ładnie komponuje się z wiosną, prawda? To Akademia w kolorach zieleni. Bardzo się cieszymy z tego, że aktywne Wałbrzyszanki tak licznie uczestniczą w naszych spotkaniach, w akademiach bierze udział zazwyczaj około 250-300 Wałbrzyszanek, mieszkanek Wałbrzycha, ale także Dolnego Śląska. Jest to okazja, żeby spotkać się z wybitnymi znawcami tematu. Teraz również tacy goście będą na naszej Akademii, ale także, żeby dać się ponieść i oczarować takim tematom, które kobiety bardzo lubią, a więc kosmetyki, moda, uroda, zdrowie. Więc zawsze wykładom towarzyszą stoiska i prezentacje kosmetyczne, prezentacje kulinarne, prezentacje modowe, a szczegóły na naszej stronie internetowej www.kobiecanki.pl. Zapraszam serdecznie w imieniu Kobiecanek. Na 4. Akademię Kobiet Zainspirowanych zapraszamy nie tylko panie, bo tym razem, jak sama nazwa mówi, to już ekopraktyczni, a nie ekopraktyczne, także ukłon w stronę panów, serdecznie zapraszamy. No i warto też podkreślić, że jednym z mężczyzn będzie nasz gość honorowy, wiceminister środowiska, pan Stanisław Gabłowski, który również weźmie udział czynnie w naszym wydarzeniu, w naszej Akademii, zabierze głos na forum. Także bardzo się z tego cieszymy. Natomiast co jeszcze w programie? Pokazy mody, drogie panie i drodzy panowie. Pokazy kosmetyczne, a oprócz tego pokazy też samochodowe. No i smakowitości, konkretnie ryby ze Stawów Mielickich. Jest to największy kompleks ekologiczny w Europie, który zagości do hotelu Maria i właśnie będziemy mogli skosztować rybnego poczęstunku pysznego. Oprócz tego dwa pokazy mody, recykling art, czyli wszystko z materiałów wtórnych, ubrania z materiałów wtórnych. Zdradzę tylko, że jednym z takich nietuzinkowych ubrań będzie sukienka z butelek PET. Ale to wszystko na miejscu możecie Państwo, będziecie mogli zobaczyć. Drugim pokazem mody Wanda Styl. Coś dla elegantek, także wiosenny pokaz mody, a także ubrania z rynku, które również wiosenno-letnią porą cieszą się dużym powodzeniem. To wszystko na żywo, także zapraszamy serdecznie. 4. Akademia Kobiet Zainspirowanych rozpocznie się 20 kwietnia o godzinie 10 w hotelu Maria. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie kobiecanki.pl. Po raz pierwszy w naszym regionie odbyło się wydarzenie, które każdy miłośnik boksu powinien zanotować w swoim kalendarzu. Konfrontacja klubów bokserskich. Przede wszystkim psychika, determinacja, no i to w sumie najważniejsza jest głowa tak naprawdę, a potem talent. Przygotowanie, po pierwsze, trzeba się dobrze przygotować, trzeba być zmotywowanym do walki, nie można się stresować. Boks to dyscyplina sportu wyrabiająca charakter, wytrwałość i wytrzymałość. Jego popularność stale wzrasta, także w naszym regionie, a dowodem na to niech będzie pierwsza konfrontacja klubów bokserskich, zorganizowana w minioną sobotę w mieście pod Śnieżką. Ludzie się boją, tak? Rodzice przede wszystkim myślą, że boks to jakieś takie strasznie bandytyckie zagrywki. Nie, zupełnie to nie ma nic wspólnego. Jak widzimy, jest sędzia, są ochraniacze, są kaski. To jest jedna strona i to jest strona zawodnicza. A druga strona to jest strona, gdzie możemy modelować swoją sylwetkę bez tak zwanej części sparingowej. Doskonała forma ruchu dla każdego. To sprawia nam przyjemność, ja lubię organizować, Bartka kręci boks. Żeśmy tak postanowiliśmy to razem zrobić. To nie jest pierwsza i nie jest ostatnia impreza, o której zrobimy po prostu. W przedsięwzięciu wzięło udział 11 klubów, w tym klub bokserski Red Fighters, Top Bolesławiec, wrocławski klub bokserski Adrenalina, utytułowane Stowarzyszenie Sportów Walki Wilki Olsztyn, czy szkoła boksu Tariela Zandukeli, nazywanego pięścią Kaukazu. Ja tatę miałem boksera i kiedyś na podwórku w Gruzji to małym dzieciakom nam dawali rękawicy jeszcze tam. 3 lata starszych jednym słowem wygrywałem jakby, prawda? I tam sąsiady zobaczyli i poszli do mojego taty i tak powiedzieli, że Dawid, ściągnij go na sali, będzie dobrym bokserem, bo tak na podwórku małe dziecko, ale tyle potrafi, prawda? Bo byłem za szybki. Boks to jest, myślę, najlepsza dyscyplina sportu, rywalizacja. Jesteś sam, o wszystkim sam decydujesz. No jest to dobry sport.
Miłośnicy boksu obejrzeli 20 emocjonujących walk, a oprawy nie powstydziliby się organizatorzy popularnych gal bokserskich. Jak mówili zawodnicy, przygotowanie do takiej imprezy nie jest łatwą sprawą. Ćwiczymy ciosy, różne uderzenia. W środę się sparujemy, wypróbujemy to, co przez cały tydzień się nauczyliśmy, a później w piątek jest jakaś kondycja, siłowe, piłki lekarskie, ciężary. Stoczone pojedynki były tylko przedsmakiem ostatniej walki, podczas której rękawice skrzyżowały kobiety. Okazuje się bowiem, że pokutujący stereotyp mężczyzny boksera powinien odejść do lamusa. Będę się teraz koncentrował na pracy z dziewczynami, zwłaszcza z Karoliną, która jest takim moim małym, cichym faworytem. Myślę, że za niedługo będzie można to zobaczyć na arenach tutaj Polski, nie tylko Polski. Ma duży potencjał, talent. No i będę się starał też namawiać inne dziewczyny do tego, aby trenowały boks. Bo wiem, że są bardziej zacięte niż nie jeden pan, zwłaszcza w Polsce, gdzie ten sport staje się coraz bardziej popularny wśród kobiet. Systematyczny trening, zawziętość, chyba wszystko. Jak zapowiadają organizatorzy, to dopiero początek bokserskich emocji pod Śnieżką. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50.